Nie regulujcie odbiorników. I eksperymentuję z żelem. Are you listening? Damn. Oficjalnie mówię to przed spotkaniem. Dzisiaj wygrywam za 3 punkty. Cieszę się bardzo z tych punktów, bo po rozegraniu meczów z Bełchatowem, Rzeszowem i Kędzierzynem, jak przyjeżdżał Olsztyn, to śmieliśmy się w szatni, że w końcu zaczynamy naszą ligę, nasze podwórko. My, wy, Bielsko, Częstochowa, Warszawa, może Radom, może uda się zaprosić Gdańsk, jak słabszy okres będzie miał. I cieszę się, że 3 punkty, no to jest najważniejsze. Nie wykorzystaliśmy swoich szans, bo mieliśmy tę szansę, nie wykorzystaliśmy, a najgorsze to jest boli. Boli to, że my byliśmy, my wykonaliśmy źle, rzeczy źle, a nie przeciwnik sportowo wygrał, bo zagrał coś fajnego. Każdy nam mawia, że jesteśmy Beniaminkiem. Kto tu jest Beniaminkiem? Trommel, Paszycki, Łomacz, no przestańcie, każdy grał gdzieś w siatkówkę w Europie, w Polsce czy w reprezentacji swojego kraju. Nazywanie nas Beniaminkiem to takie zaciemnianie rzeczywistości, która jest w zupełności zupełnie inna. No, mamy doświadczoną drużynę, która nie powinna się, nie wiem, obawiać na to, że pierwszy raz występujemy w tak wysokiej klasie rozgrywkowej, no to tylko cieszy i oby ta siatkówka w Lublinie była jak najdłużej. Na gorąco ja nigdy nie komentuję i nigdy nie oceniam, ale rzeczy, które się powtarzają. Prowadzimy, dajemy przeciwnikowi, żeby nas doszedł. My przegrywamy, dochodzimy nawet do stanu w ostatnim secie, 20-18, czyli już mamy kontakt z przeciwnikiem i jeszcze mamy piłkę w górze na 19 punkt, nie wykorzystujemy tego, potem nieporozumienie pójścia do ataku między rozgrywaczem a atakującym i to są konsekwencje tego, że przegrywamy mecz. Are you listening? Damn.